Gender w sztuce to piąta z wystaw konfrontujących istotne i aktualne terminy cywilizacyjne ze współczesną interpretacją artystów. Prezentujemy na niej pracę ponad 40 międzynarodowych twórców. Wystawa stawia pytania o rolę płci w społeczeństwie, o wpływ płci na nasze życie i sposoby jej kreowania. Przygotowując program wystawienniczy w Mocaku, staramy się reagować i uwzględniać tematy pojawiające się w debacie publicznej. Takim tematem jest niewątpliwie gender, termin stricte akademicki, który jeszcze 2 lata temu znany był wąskiemu gronu odbiorców. Studia genderowe opisują, analizują i dekonstruują stereotypy dotyczące kobiecości i męskości. W Mocaku skupiamy się przede wszystkim na przesądach związanych z płcią, występujących w kulturze zachodnioeuropejskiej i w Polsce. Gender został wywołany do odpowiedzi społecznej. Skorzystaliśmy z tego, że ten termin stał się punktem gorących dyskusji i gorących interpretacji ze strony różnych środowisk. I dlatego postanowiliśmy w ramach naszej serii wystaw pokazać, jak artyści radzą sobie z tematem gender i ile różnych aspektów tego problemu potrafili znaleźć. Wystawa stanowi krytyczny namysł nad tym, czym jest płeć. Otwiera drogę do nowego myślenia o płci i do realizowania samego siebie w sposób dowolny. Artyści pokazują nowe rozumienie kobiety i mężczyzny oraz relacji między obiema płciami, tym samym dowodząc, że każdy model płci ma równe prawa. Relacja między płciami i również pewien rodzaj manipulowania treścią płci, programowania płci, popychania człowieka w pewne określone postawy jest czymś odwiecznym. W tej chwili jesteśmy w czasie, kiedy jak gdyby te manipulacje genderowe się kończą. Dochodzimy do momentu, kiedy kobieta i mężczyzna w ramach różnych sytuacji społecznych muszą znaleźć swoje miejsce przede wszystkim jako ludzie, nie jako kobieta i mężczyzna.